Jesteśmy. Pojawiamy się i znikamy, ale jesteśmy na szczęście. Cieszę się bardzo, że wreszcie mogę przywitać się naszego gościa w studiu, a nie przez łącze internetowe. Państwo myślę też się cieszą, narzekając często na ich jakość. Paweł Kowal, dzień dobry. Dzień dobry. Poseł Koalicji Obywatelskiej i były wiceminister spraw zagranicznych. Ja wiem, żeby pan najchętniej zaczął od spraw zagranicznych, ale niestety. Nie, zacznijmy od sprawy, dzieje się tyle. Zacznijmy właśnie, dzieje się bardzo teraz, dużo, dokładnie tak. Ja właśnie się nawet zastanawiam, czy tych emocji nie jest za dużo. Czy wyborcy nie są już zmęczeni i czy nie obawia się pan, że nastąpi przesilenie i to spowoduje, że ludzie powiedzą, a dajcie wy nam wszyscy święty spokój, my na żadne wybory nie idziemy. Znaczy na pewno widać to w rozmowach z ludźmi, widać to jak się słucha uważnie tego, co mówią, że mają takie poczucie, że w Polsce się zrobiło złodziejstwo, że zrobiła się korupcja, że to wszystko jest związane z koronawirusem, że ktoś chce na tym gdzieś zarobić. Na pewno jest to poczucie, to jest jedna sprawa. Druga to są wybory. Ludzie mają poczucie, że ktoś tak namieszał i powiedzmy, nazwijmy to po imieniu, namieszał rząd. Znaczy, nie, takie... no jak, no opozycja namieszała, nie, obstrukcja parlamentarna. Nie róbmy sobie żartów, to no, jest no tak takiego, znaczy, takiego cyrku wokół jakichkolwiek wyborów w czasach niepodległej Polski, mam na myśli zarówno okres po 1919 roku, kiedy w 19 roku odbyły się pierwsze wybory w II Rzeczpospolitej, jak i w III Rzeczpospolitej, takiego czegoś nie było. Mhm. Znaczy, no żeby doprowadzić do sytuacji, w której na 20 parę dni przed wyborami my nawet nie wiemy, kiedy będą te wybory, nie wiemy, jak dużo będzie czasu na zbieranie podpisów i mając jednocześnie inne rozwiązania, ale ta pazerność, żeby, bo oni mają taką pazerność, żeby utrzymać władzę i ta pazerność każdego zgubi. No dobrze, i w życiu, i w polityce. Z drugiej strony ja, żeby dyskusja była ciekawsza, to postawię się jako adwokat diabła i powiem tak, no z drugiej strony też nie było jeszcze takiej sytuacji, takiego kryzysu. Jeszcze żaden rząd nie działał w dobie epidemii, w dobie koronawirusa, w momencie, kiedy no, wszystko stanęło tak naprawdę na głowie, w momencie, kiedy było zagrożenie epidemiczne i no, pojawiły się poważne wątpliwości, czy wybory można organizować. I w tej sytuacji być może opozycja powinna była współpracować lepiej. No tak, oczywiście, myśmy proponowali. Przecież ja pierwszy napisałem artykuł jeszcze chyba w lutym, pokazując, że są następujące możliwości. Pierwsza możliwość, zmiana konstytucji. Wtedy była możliwa. Mhm. Później już, kiedy Gowin to proponował, tak naprawdę z punktu widzenia procedur nie było to już możliwe. Wtedy jeszcze był czas na to, żeby zmienić konstytucję i wydłużyć trochę czas kadencji prezydenta albo w jakiś inny sposób to rozwiązać. Druga możliwość, ogłosić stan klęski żywiołowej. Mnie po prostu diabli biorą, jak słyszę, że nie można było ogłosić stanu klęski żywiołowej. Ludzie półtora miesiąca siedzieli w domu, popadały biznesy, popadały całe branże. Byliśmy w trakcie epidemii na skalę światową, a ciągle słyszałem od rządu, że nie ma klęski żywiołowej. To przepraszam, co jest klęską żywiołową? Meteoryt musi uderzyć, to wtedy już nie będzie miał kto ogłaszać klęski żywiołowej. Więc ta możliwość dawała też automatyczne możliwości z kolei przedłużenia tego okresu kampanii wyborczej i przeniesienia wyborów. To wszystko można było zrobić, ale decyduje pazerność, ten egoizm partii i mówię pani, jako historyk, to się źle skończy dla partii rządzącej, bo oni wszystko chcieli zjeść nagle. Chcieli się tak wzbogacić na epidemii. Teraz się okazuje, że chcą jeszcze poprzejmować sklepy prywatne, będą budować jakiś holding państwowych sklepów. To są jakieś już zupełne głupoty i jednocześnie chcieli utrzymać prezydenta, no bo boją się oddać władzę. I to wszystko nagle spowoduje, że dojdzie do takiego, powiedziałbym, politycznego zadławienia. Czyli rozumiem, że pan nie poczuwa się do apelu Patryka Jakiego, który powiedział, że opozycja powinna zwrócić pieniądze za druk kart wyborczych. No nie, ale to już jest przewrotność. A ja poznaję, poznaję klęskę kogokolwiek nawet w życiu po tym, jak się staje przewrotny. Mhm. To klęska już idzie bardzo blisko, jeżeli takie rzeczy mówią. Pycha kroczy przed upadkiem. Tak, dlatego że to jest przewrotność. Przecież wiadomo, że to rząd drukował. A przepraszam, na jakiej zasadzie opozycja drukowała karty wyborcze? Na jakiej zasadzie oni podejmowali w ogóle decyzję, żeby wydać tyle milionów? Przecież to nie są ich prywatne miliony. 70 prawie, przypomnę. 70 milionów zostało wydane na druk kart wyborczych w momencie, kiedy do tego nie było żadnej podstawy prawnej. No dobrze, ale... Wyobraźmy sobie, że ktoś w swojej firmie albo w jakiejkolwiek instytucji, której zarządza, każdy z nas podejmuje taką decyzję. Wie pani, jakie miałby kłopoty prawne? A tam nic, zabawa cały czas. Cały czas zabawa. No i idziemy dalej. Co w związku z tym teraz się wydarzy? Bo tak, mamy Senat, który wbrew oczekiwaniom podjął już teraz decyzję w sprawie tej ustawy. Ona została wczoraj przegłosowana. 36 poprawek zostało przyjętych i dwie najważniejsze. Jedna mówiąca o tym, że co najmniej 10 dni musi mieć kandydat, no w tym przypadku Rafał Trzaskowski, bo jest jedyny nowy kandydat na zebranie podpisów. I druga, która mówi o tym, że to nie minister Szumowski, o co bardzo mocno walczył, ale Państwowa Komisja Wyborcza podejmuje decyzję dotyczącą tego, gdzie ewentualnie i w którym regionie kraju można zarządzić wyłącznie z powodu epidemii wybory korespondencyjne. Nie mam przekonania, że ta druga poprawka przejdzie w Sejmie. No zobaczymy. Dzisiaj niespodziewanie trochę, bo Sejm miał się zebrać w połowie tygodnia, już dzisiaj rusza Sejm, będziemy o tym dyskutowali, ale powiedziałbym, po to jest Senat, żeby wprowadzać takie poprawki.
Senat jest częścią polskiego parlamentu. I okazało się, że nie ma żadnego przytrzymywania w Senacie, że te wszystkie ataki na marszałka Grodzkiego były po prostu kapiszonami politycznymi, bo nagle się okazało, że Senat robi jeszcze co może, żeby te wybory jakoś tak poważnie wyglądały. Ale powiedzmy sobie szczerze, to co obóz rządowy wyprawiał z tymi wyborami, to przechodzi ludzkie pojęcie i zobaczy pani i zobaczą państwo, że ludzie tego nie wytrzymają i to się poważnie odbije na wyniku wyborczym. No dobrze, ale wracając do tej poprawki, bo ona moim zdaniem jest kluczowa. No bo oczywiście, mam na myśli, że jest kluczowa, dlatego że oni chcieli... czy minister będzie decydował o wyjęciu na przykład Warszawy z głosowania lokalnego, no, bo w ogóle o to bardzo mocno walczył. W tej chwili mamy rozmaite statystyki i nagle na 5 dni przed wyborami może się okazać, że mamy ognisko zapalne w Warszawie, bo zacznie się więcej testów robić i w związku z tym pan minister stwierdzi, że Warszawa może głosować tylko korespondencyjnie. I w ogóle sama zasada, że członek rządu decyduje o sposobie przeprowadzania wyborów w sytuacji, kiedy jest Państwowa Komisja Wyborcza. To już sama ta zasada. A druga, że to daje ciągle możliwość manipulowania. Cały czas ta gra o tę ordynację wyborczą, ja wiem, że ludzie są już tym znudzeni, więc chciałbym też o tym jak najkrócej mówić, ale cały czas w tym chodzi tylko o to, żeby rząd gdzieś tam te swoje łapy wepchał i coś tam ewentualnie manipulował. Po co to? Po co to komu, do czego to jest potrzebne? Ale zadaje pan pytanie retoryczne, mam wrażenie. Tak, chociaż wiem, że oni, że w rządzie narasta przekonanie, bo to widać po tym, jak się denerwują przedstawiciele obozu władzy, narasta przekonanie, że jednak z koronawirusem nie poszło tak dobrze, że jednak będzie narastała frustracja społeczna i stąd ta chęć przyspieszania wyborów, bo to ma gdzieś na końcu taki praktyczny sens. Oni po prostu chcą, żeby wybory były jak najszybciej. No dobrze, chcą, tylko pytanie, co zrobią, bo wielu mówi, Jarosław Kaczyński się zakiwał, mimo tego, że jest uważany często za genialnego stratega, nie wiem, czy pan się z tą opinią zgodzi, no gdzieś tutaj coś się panowie i panie pogubili. Jak to w polityce, bo w polityce na końcu zawsze się ktoś zaplącze o swoje własne nogi, dlatego, że politykę Kaczyński robią ludzie. Się zaplątał o własne nogi? No trochę wygląda tak, jakby obóz władzy, czy ta grupa kierownicza, bo my mamy do czynienia, myślę, z wąską grupą kierowniczą w partii, myśli która... Pan? Tak, myślę, że tak, że oni... A kto w tej wąskiej grupie kierowniczej oprócz Jarosława Kaczyńskiego się znajduje? No myślę, że jest kilku znaczących polityków. Ale kto na przykład? No, widać było w ostatnich tygodniach, że Jacek Sasin na przykład był w tej wąskiej grupie kierowniczej. A nie był takim człowiekiem po prostu od zadań specjalnych? Ale nie miał wpływu na podejmowanie trochę decyzji ostatecznych? Trochę tak, ale podejmowanie decyzji odbywa się w małej grupie. To znaczy, to nie jest przecież tak, że Jarosław Kaczyński sam siedzi i duma tam i wydaje decyzje, tylko Polską rządzi dzisiaj wąska grupa kierownicza w partii, która dominuje nad rządem i nad Sejmem, no i jest strasznie wściekła, że nie może jeszcze rządzić Senatem. No bo oczywiście prezydentem rządzi. No dobrze, tylko teraz pytanie, co dalej, bo pojawiają się też takie teorie, które mówią, że Jarosław Kaczyński do tych wyborów, wbrew temu, co się teraz dzieje i wbrew temu, że ta machina ruszyła, nie dopuści 28 czerwca. Ale może się okazać, że już dzisiaj notowania Andrzeja Dudy są na tyle słabe, że teraz będzie kręcenie w drugą stronę i znowu będzie ta przewrotność, mówienie, że opozycja coś tam, że marszałek Grodzki coś tam, już tego słuchać w ogóle nie mogę, bo po prostu takie robienie ludziom wody z mózgu i że zaczną teraz w drugą stronę jechać, prawda? Nie wykluczam tego, dlatego że widać, że Andrzejowi Dudzie karta nie idzie w tej kampanii wyborczej, która de facto już się toczy w żaden sposób. Ale to po prostu chodzi o to, że propozycja dzisiaj prezydenta Dudy i obozu władzy jest propozycją Polski na ogierka. No jak, naprawdę, no jeszcze raz. Jaki ma sens pakowanie publicznych pieniędzy do sieci państwowych spożywczaków? Przecież to tylko zabije polskie, autentyczne, stworzone przez przedsiębiorców sklepy spożywcze. Po co oni to robią? No wracamy do gospodarki centralnie planowanej. To są jakieś ich obsesje, które opierają się na tym, że będą wmawiali rolnikom, że w ten sposób rolnicy lepiej sprzedadzą swoje produkty. A przepraszam, a dzisiaj gdzie te produkty są? Przecież są dzisiaj w polskich sklepach. To jest wszystko to samo z tymi wielkimi inwestycjami. To wmawianie ludziom, że są nam potrzebne wielkie inwestycje, te zdjęcia naprawdę jak z lat 70. Jest w Polsce trochę amatorów kwaśnych jabłek i część wyborców oczywiście powie, no to jest fajne, ale mam wrażenie, że gdzieś tutaj że obóz władzy stracił instynkt samozachowawczy. Panie pośle, nie jest pan członkiem Platformy Obywatelskiej, więc liczę na szczerą odpowiedź, bo od członków Platformy Obywatelskiej jej nie oczekuję, bo siłą rzeczy szczerej odpowiedzi w takiej sytuacji udzielić nie mogą. Rafał Trzaskowski ma szansę pana zdaniem wygrać te wybory? One wzrastają z dnia na dzień i ma. Tak teraz już patrząc pani prosto w oczy, bez żadnej nawiki partyjnej, oczywiście, że tak, no bo patrzę na tendencję. Jeszcze może dzisiaj nie, ale jutro bym powiedział, jeżeli ta tendencja się utrzyma, to bym już naprawdę dużo pieniędzy postawił na to, że wygra. Dlatego, że w ludziach narasta ten gniew i nie chcę powiedzieć mocniej, bo jednak jesteśmy w mediach, prawda? Chciałbym powiedzieć inne słowo, bo ludzie mają takie poczucie, że ktoś na nich zarabia.
I to poczucie, że ktoś na nich zarabia, że jest, że pojawiła się korupcja, ciągle słyszą, że gdzieś ktoś kupował maseczki, że kupował to, że kupował tamto. Nie wchodzę w szczegóły. Do tego zaraz przejdziemy, bo są bardzo ciekawe. Ale cały czas po prostu jest to poczucie, że ktoś na ludziach zarabia. Mhm. Że jest jakieś parę osób w grupie kierowniczej państwa, czy tam powiedzmy nawet nie bezpośrednio te osoby, tylko jakieś osoby z nimi powiązane i one po prostu korzystając z ludzkiego nieszczęścia, czy z tego, że została wyłączona gospodarka, że nie było normalnych reguł funkcjonowania gospodarki przez jakiś czas, się podorabiały. Mhm. I ludzie ciągle słyszą, że ktoś zarobił kilka milionów w jeden dzień na przykład. No to jest ogromny problem, bo każdy przedsiębiorca wie, że żeby zarobić w gotówce kilka milionów, całe życie trzeba pracować. Ja mam z kolei wrażenie, że ludzie już są po prostu zmęczeni wszystkimi i że mają takie poczucie, że każdy zarabia. Czy to będą przedstawiciele PiSu, czy to będą przedstawiciele Platformy, czy krewni znajomi Królika Polskiego Stronnictwa Ludowego, że wszyscy ludzi oszukują. Ja mam poczucie, że jest taka frustracja w społeczeństwie. A ja bym powiedział i tak, i nie. Dlatego, że po pierwsze, proszę zobaczyć, co się stało z opinią publiczną po zgłoszeniu kandydatury Rafała Trzaskowskiego. Okazało się, że Trzaskowski wchodzi do gry i natychmiast ta polska polityka wraca w te dwie kolejne. No właśnie, podział. Więc jest jednak tak, że ludzie patrzą na tradycyjne partie i raczej wierzą w stabilność. Mhm. To jest bardziej chyba skomplikowane, bo z jednej strony denerwują się, że wszyscy... Tak, że jest podział tak, ale z drugiej strony partii jest tym... wojna polsko-polska, z drugiej idziemy w ten system. Bo oczywiście czasami mam takie poczucie, że wszystkich by się chciało odsunąć, ale z drugiej strony w sytuacjach trudnych ludzie wolą pewne marki. Czyli wiedzą, że Koalicja Obywatelska to jest Platforma, to jest duża partia. Realnej alternatywy. Nie ma wyraźnej alternatywy i naród do tego wraca. A czy wyraźną alternatywą pana zdaniem może stać się Szymon Hołownia jako kandydat oraz ta jego zapowiedź, że no prawdopodobnie jednak się skusi i partię założy, żeby móc walczyć w wyborach parlamentarnych? No zobaczymy, co z tego będzie. To znaczy ja mam oczywiście sentyment do wszystkich, którzy próbują, bo ja wielokrotnie w życiu próbowałem iść swoją drogą. Uważam, że każdy polityk ma obowiązek iść swoją drogą. Nie może zawsze wiecznie czytać tylko tych przekazów partyjnych, więc w tym sensie jakby zawsze jestem za tym, żeby próbować. Więc trzymam za niego kciuki, niech próbuje. Natomiast dzisiaj najważniejsze są wybory prezydenckie. Największe szanse ma Rafał Trzaskowski i wszystkie siły, zarówno w samej Platformie, mówię to jako ktoś, kto sympatyzuje z Platformą, jest w jej klubie, ale nie jest jej członkiem. Powinny się skupić wokół tego celu. A co zrobi Szymon Hołownia, jeżeli dostanie trzecie, czwarte miejsce? Zobaczymy, jak to się ułoży ostatecznie. To jest inna sprawa, ale zawsze, ja powiem tak, jak kiedyś powiedział Szewach Weiss, kiedy ja zakładałem Partię Polska jest najważniejsza. On powiedział, małe partie są bardzo potrzebne systemowi, bo w nich się wykluwają najfajniejsze pomysły, które by się nie przydarły w dużej partii. Więc niech Szymon Hołownia walczy. A wie pan, a propos fajnych pomysłów, że za panem krąży legenda, nie wiem na ile prawdziwa, że to pan jest tak naprawdę osobą, która wymyśliła 500+. Nie sam jeden. Wymyśliłem to wspólnie z profesorem Julianem Auleitnerem w jednej z warszawskich restauracji, gdzieśmy się umówili na skromny lunch, skromny od razu mówię, zjedliśmy po jednej skromnej rybie. Ośmiorniczek nie było. Nie było żadnego ośmiorniczek. Ale pamiętam, że zastanawialiśmy się, co można w Polsce takiego zrobić, żeby ludzie poczuli, że polityka społeczna polska jest podobna do polityki społecznej innych państw Unii Europejskiej. No dobra, ale nie żałuje pan teraz tego, no bo dał pan PiS-owi tak naprawdę władzę na lata. Ale przecież ja z tym poszedłem pierwszy do tych, którzy wtedy rządzili, nie dlatego, że ich lubiłem. Pamiętam swoją rozmowę z Kosiniakiem Kamyszem. Poszedłem do niego jako do wicepremiera. Po kilku dniach powiedział, o ile pamiętam, że jednak władze Platformy nie są za bardzo za tym. Platforma odrzuciła 500+. Znaczy, było tak, no powiedzmy, jakoś tak, prawda? Już szczegółów teraz nie chcę wchodzić w te szczegóły, ale ja chodziłem z tym do wszystkich, bo patrzyłem, będąc członkiem Europarlamentu, co się dzieje w innych państwach Unii Europejskiej. Patrzyłem, jak tam wygląda polityka społeczna. I zrozumiałem, że trzeba jednak się zdecydować na to, żeby podwyższyć kapitał społeczny polskich rodzin i dać jakąś gotówkę. Natomiast ja nie popieram tego, co się później działo. Później poszło to w kompletne rozdawnictwo. Na przykład nie popieram żadnego piórnikowego i tak dalej, żeby było jasne. Uważam, że to jest już szkodzenie. I że to otwiera drogę do tego, żeby kiedyś, jak w Polsce się załamie równowaga budżetowa, odebrać ludziom nawet 500+, bo uważam, że się pojawią tacy. Bardzo się cieszyłem z tego, że Rafał Trzaskowski powiedział, że to zostaje na 100%. Bo Ale może warto by było jednak wprowadzić jakieś ograniczenia. No po co najbogatszym 500+? Systemowo się nie opłaca. Wracamy do tego samego tematu. Lepiej wypłacić wszystkim, bo to jest taniej, bo tych najbogatszych w Polsce wbrew pozorom nie jest tak dużo. Mhm. I żeby weryfikować, czy ktoś jest bogaty, czy biedny, czyli wprowadzić jakąś masową weryfikację dokumentów, to będzie drożej kosztowało niż wypłacenie tej małej grupie naprawdę najbogatszych. No dobrze, to teraz a propos Rafała Trzaskowskiego. Ja znowu mam pewne obawy, a właściwie nie obawy, bo niech sobie politycy walczą między sobą i wygra najlepszy. Niemniej jednak no, takie obawy z perspektywy kandydata, który startuje, że znów szyki
pokrzyżuje taka zwykła, ambicjonalna gierka partyjna. Mamy jakiś zupełnie niezrozumiały spór w tej chwili na linii Borys Budka, czyli nowy szef Platformy Obywatelskiej, kontra były szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Borys Budka udziela wywiadu, w którym mówi o tym, że Grzegorz Schetyna nie pomagał w ciągu ostatnich tygodni, że ma ewidentnie jakieś ambicjonalne problemy i tak dalej, i tak dalej. Grzegorz Schetyna odpowiada bardziej dystansowany sposób, że to nie jest pora na takie wewnętrzne dyskusje partyjne, ale siłą rzeczy z powodu tego wywiadu Borysa Budki one wróciły, one się pojawiły. Znowu mówimy o wewnętrznej walce w Platformie zamiast o kandydacie. To jest, przepraszam, no, z punktu widzenia partii idiotyczne. Ja po to zajmuję się zawodowo polityką znowu. Mam nadzieję, że potem będę mógł znowu wrócić do swoich akademickich zajęć, żeby w Polsce było normalnie, żeby nie było w Polsce autorytaryzmu, żeby każdy miał równe szanse. I te wybory dają taką możliwość, żeby zatrzymać najgorsze procesy, jakie mogły spotkać polską demokrację w ostatnich latach. Żeby zatrzymać to przekonanie ludzi, władzy, że mogą wszystko. I dlatego nigdy nie ustanę w apelach do wszystkich polityków Platformy i szeroko rozumianego obozu, bo to nie chodzi przecież tylko o Platformę. Przez kilka tygodni trzeba się skupić. No dobrze, ale tylko na wyborach prezydenckich. Co się wydarzyło Borysowi Budce? Nie wiem, wie pani co, czasem się stało? Może jest tak, że jak to w wywiadzie, że dwa słowa za dużo powiedziała. Ale przecież on tego nie kontynuuje. A to nie były dwa słowa. No to cztery, no. Ani cztery. No to może sześć, ale zwróćmy uwagę na to, że Borys Budka tego nie ciągnie, Grzegorz Schetyna to zamknął, a ja jestem ostatni, który będzie to podgrzewał. Koniec, kropka. No dobrze. Rafał Trzaskowski, czego brakuje panu w przekazie i czy czegoś? Na razie kampanii. Bardzo na razie jestem bardziej zadowolony niż się nawet spodziewałem. Bardzo dobre wystąpienie w Poznaniu. To pokazanie Polski jako Polski Nowej Solidarności, takie mądre zaczerpnięcie z historii, pokazanie, że Polska jest Polską równych szans dla wszystkich, że każdy ma w Polsce miejsce, nie tylko ci, którzy popierają obóz władzy. Super. I to poprowadzi Rafała Trzaskowskiego, jeżeli będzie temu wierny. Ja odpowiem, to są tylko słowa. No ale kampania wyborcza polega na tym, że to są tylko słowa. A Trzaskowski nie będzie miał pana zdaniem problemu z tym, że jest kandydatem, takie pojawiają się już zarzuty, salonowym, że jest właśnie intelektualistą, osobą znającą języki, Europejczykiem, prezydentem Warszawy, że żyje w bańce, że tak naprawdę nic nie wie o prowincji, że nic nie wie o życiu małych miast i miasteczek i że to może go zgubić. Nie jest tak, że nic nie wie. Musi na pewno w kampanii pokazać i pokazuje to już, że potrafi rozmawiać z różnymi grupami społecznymi, bo tak jest. Bo Warszawa to nie jest żadna bańka i nie jest żadne inteligenckie tylko miasto. Żeby zrozumieć Warszawę, trzeba pojechać też na Pragę. Żeby zrozumieć Warszawę, trzeba pojechać na Brudno, żeby zrozumieć Warszawę, trzeba pojechać na obrzeża miasta i wtedy widzimy, jakie. Ja żyję w tym mieście 20 parę lat już chyba. Więc to nie jest tak, że doświadczenie warszawskie jest doświadczeniem inteligenckim. Rafał Trzaskowski ma różne doświadczenie też z tej Warszawy. To jest także doświadczenie bloków, a może przede wszystkim doświadczenie bloku i biedy, i patologii społecznych. To wszystko on ma w głowie dzisiaj po porządzeniu Warszawą. To, że zgłasza hasło Nowej Solidarności, to, że odwołuje się otwarcie do Lecha Kaczyńskiego, wobec którego kiedyś przecież był w opozycji, jeśli chodzi o jego politykę wschodnią, mi się to wszystko bardzo podoba. To mu daje napęd. A po drugiej stronie mamy tego neogierka właśnie. Ja nie mogę po prostu tych sklepów państwowych przeżyć, bo mam wrażenie, że się ale niszczy. Ale neogierkiem nazywa pana obecnego prezydenta? To jego obóz i tych pomysły, no. Wie pani co, ja prowadziłem swój biznes i wiem, co to znaczy, jeśli ktoś zaczyna budować państwowy sklep koło prywatnego sklepu. I wiadomo, że tam pójdzie więcej pieniędzy do tego państwowego z dotacji, a ten człowiek, który całe życie wypruwa sobie żyły, żeby dobrze prowadzić biznes, nagle usłyszy, że jest niepotrzebny. Po prostu się tego bardzo boję. Boję się tego, że będzie marnotrawiona ludzka energia, że będą marnotrawione miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. I dlatego Rafał Trzaskowski bardzo dobrze wycyzelował ten swój przekaz na tym etapie kampanii. Mam nadzieję, że z tym napędem dojedzie. A myśli pan, że Rafał Trzaskowski jest tak psychologicznie przygotowany na ostre starcie? Bo wielu mówi, że to prawdopodobnie będzie ostre starcie, że niejedno w zanadrzu ma Prawo i Sprawiedliwość, że bardzo mocno będą krytykować jego, no niedługą, ale jednak prezydenturę w Warszawie, brak konsekwencji, że jednak zostawia w cudzysłowie warszawiaków i decyduje się na prezydenturę kraju, że nie dopełnił wielu swoich obietnic. No, można mnożyć prawdopodobnie te zarzuty, które ze strony Prawa i Sprawiedliwości będą. Taka wpadać. Była też droga Lecha Kaczyńskiego, więc nie sądzę, żeby akurat ten zarzut był tak mocno podnoszony. Lech Kaczyński też szedł z Warszawy na prezydenta. No dobrze, a ta cała reszta, te wpadki, czajki, palety na no, ale Rafał Trzaskowski nie jest dzieckiem. On rozumie, że przecież obóz władzy, który ma w media, w pełni kontroluje rządowe media, nie będzie mówił brawa.
No wiadomo, że mu będą rzucać kłody, ale myślę, że jeżeli się poważnie walczy, to to rzucanie kłód tylko pomaga tak naprawdę, bo wzmacnia, daje poczucie siły kandydatowi. To niekoniecznie musi szkodzić. No dobrze, to teraz jak pan sądzi, czy Prawo i Sprawiedliwość da czas Rafałowi Trzaskowskiemu na zebranie podpisów? Bez znaczenia, tak czy owak zbierze. Jest takie zostaną 3 dni i zbierze? O, w jeden zbierze. W jeden dzień zbierze Rafał Trzaskowski? Trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów, znaczy trzeba w 100 miejscach zebrać po 1000 podpisów. No to rano zbierze i po południu dowiezie. No. Naprawdę? No ale... Nie ma pan obaw żadnych związanych z tym? Najmniejszych. A tym gorzej dla Prawa i Sprawiedliwości, jeśli będą próbowali rzucać kłody i na przykład powiedzą, że to jest jeden dzień. Mam nadzieję, że im jakieś głupoty nie przyjdą do głowy, dlatego że tak naprawdę tylko oni na końcu na tym stracą. Ludzie nie lubią takiego podejścia, nie lubią ludzie tej pazerności na władzy. No dobrze, a co się dzieje pana zdaniem w otoczeniu prezydenta Andrzeja Dudy? Bo ja mam wrażenie, że to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkunastu, no powiedzmy, dni, to jest seria wpadek. No już począwszy od tego nieszczęsnego, ostrego cienia mgły, która miała chyba sprawić, że pan prezydent wyjdzie na fajnego, przystępnego prezydenta, który też przybija piątkę z młodymi, a wyszło dość pokracznie, żeby nie powiedzieć śmiesznie. No wyszło pokracznie. Prezydent myślał, myślę, że każdy, kto siedzi w Pałacu Prezydenckim w Polsce, ma wrażenie, że mu łatwiej pójdzie z tego powodu, że już jest prezydentem. No tak było w przypadku Bronisława Komorowskiego, nie ukrywajmy. Prezydent był pewien, że to dla niego będzie bułka z masłem, reelekcja. Okazuje się, że jest inaczej. Ma duże kłopoty. Ma duże kłopoty, żeby przekonać ludzi, że jest samodzielny na przykład. Ma duże kłopoty, żeby przekonać, żeby powiedzieć, ma nawet kłopot z tym, żeby powiedzieć krótko, co takiego zrobił. Bo właściwie dlaczego mamy na niego głosować? Bo posiedział w pałacu? No minęło 5 lat i nie ma wyraźnych plusów, nie ma wyraźnych... No jak to? No mówi, że ja dałem 500+, że ja dałem 13 emerytom. No tak, ale to się wszystko odbywa na tej zasadzie, że on się spotyka... Wyższe rachunki to kwestia samorządów. To się wszystko odbywa na tej zasadzie, że on się spotyka z kimś z rządu i przy tym kimś z rządu mówi, że on zrobił to, co zrobił rząd. Tak się z ludźmi nie da gadać. Dobrze, teraz przechodzimy do spraw zagranicznych, bo państwo wczoraj prosili o to, żebyśmy porozmawiali trochę na temat tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Pana zdaniem to, co się dzieje, to jest początek jakiejś głębszej rewolucji, czy no, protesty, jakie to jesteśmy w stanie obserwować w Stanach Zjednoczonych nie raz, nie dwa i nie trzy? Choć niektórzy mówią, że to największe od dekady. Będą głębokie skutki koronawirusa, nie tylko medyczne, tylko także społeczne, a jeżeli społeczne, to także polityczne, to także gospodarcze. To, co się dzieje w Stanach, to nie jest nic nowego. Każdy, kto zna Stany, wie, że to gdzieś tliło się pod skorupą. Tylko nagle teraz właśnie jak ta lawa zaczyna tę skorupę przebijać. Donald Trump dołożył do tych podziałów społecznych, które są istotą Stanów Zjednoczonych, na które każdy zwraca uwagę od lat, trochę takiego politycznego hejtu, złośliwości, to widać w jego tweetach. Sam prezydent to trochę uruchamia. Myślę, że niechcący prezydent Stanów Zjednoczonych to podnieca te protesty. Niechcący? Znaczy myślę, że jemu przecież nie zależy, dlatego że to, co widzimy na ekranach, jemu nie służy wyborczo. Tam też jest w kontekście kampania wyborcza i ostatecznie to raczej działa na korzyść jego głównego kontrkandydata, czyli Bidena, ale więc on pewnie nie chciał takiego skutku. Ale jemu się wydaje, że jest najmądrzejszy we wsi i za każdym razem jest w stanie wyrazić swoją myśl jednym tweetem. No i tak się skończyło. I to skutki tego będą bardzo poważne w dwóch wymiarach. Jeśli chodzi o wewnętrzną sytuację w Stanach, to może być zmiana porównywalna do 1968 roku, w moim przekonaniu. Czyli rewolucja. Czyli mocna społeczna rewolucja i duże zmiany. I od dawna się mówiło, że już w Ameryce jest za gorąco, bo jest za duży dystans między najbogatszymi a biednymi. Bo nagle się okazuje, że na koronawirusa głównie umierają ci biedniejsi, bo nie mają dostępu do służby. Ale to też pokazuje chyba, jak bardzo zły system opieki zdrowotnej jest w Stanach. Tak, ale ubezpieczenia społeczne i to wszystko, no to jest coś, co też trzeba by było chyba przebudować. Tak, ale Stany mają wewnętrzny system regulacji. Tam co 30-40 lat jest takie przewartościowanie, w którym bogatsi muszą się trochę podzielić. Więc oni mają swoje... To się wszystko tak źle nie skończy. Natomiast to się może źle skończyć dla prezydenta Trumpa. No i to jeszcze może wywołać jedną rzecz, że prezydent Trump będzie próbował wyostrzać ten spór międzynarodowy, czyli widzimy, że wystąpił ze Światowej Organizacji Zdrowia. Będzie próba też zaostrzenia sytuacji z Chinami, więc jeszcze skutki międzynarodowe tego, co było związane z pandemią, mogą być dość poważne. No dobrze, ale to jest bardziej rewolucja spowodowana konfliktem rasowym czy konfliktem klasowym? To są konflikty społeczne.
które dotyczą tego, że ludzie nie mają równych szans, czy mają poczucie, że nawet jeżeli będą porządnie pracowali i się uczyli, nie mogą osiągnąć pewnych pozycji w społeczeństwie amerykańskim. Mhm. I taka sytuacja w Ameryce zdarza się co kilkadziesiąt lat. Zdarzyła się na początku XX wieku, później była bardzo mocno po II wojnie światowej, kiedy rządził Franklin Delano Roosevelt. On musiał bardzo poważnie zmienić sytuację społeczną i pewne reguły gry, szczególnie jeśli chodzi o najbogatszych. W ostatnich latach zwracano uwagę na to, że dostęp na przykład do najlepszych uniwersytetów praktycznie jest już zablokowany dla tych z niższych klas, czy tych, którzy nie mają pieniędzy, a to było siłą Ameryki, że każdy miał tę szansę. Więc Ameryka będzie wracała do takiego modelu, w którym znowu każdy musi mieć szansę. I tak naprawdę gdzieś w tle tych protestów, których formy ja nie popieram, bo to nie jest tak, że komukolwiek powinno się podobać plądrowanie sklepów. Tylko my nie powinniśmy rozmawiać tylko o plądrowaniu sklepów, bo to jest często chuligaństwo, to jest tylko... Znaczy, to się uruchamia efekt stadu. Tak, no. Tak, i to jest tylko jakby kraju, na skórek, ale to nie jest istota rzeczy. Powinniśmy zadziać o istocie rzeczy, istotą rzeczy są nierówności. No dobrze, jeszcze o wątek polski chciałam pana zapytać, bo podczas tych ostatnich demonstracji mieliśmy do czynienia ze sprofanowaniem pomnika Tadeusza Kościuszki. Nie tylko Tadeusza Kościuszki, ale natychmiast nastąpiła, rzadko się zdarzają aż tak szybkie, reakcja dyplomatyczna ze strony Polski. Ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych wydał oficjalną notę i oświadczenie, że domagają się odbudowania tego pomnika, naprawienia go. Czy to jest sytuacja, która powinna mieć miejsce? W obliczu takiej katastrofy społecznej, która się w Stanach Zjednoczonych odbywa, czy tak nasza inicjatywa w tej sytuacji, że już natychmiast oddajcie pieniądze. To jest rutyna dyplomatyczna. Ale to było potrzebne, pana zdaniem? Znaczy, ja akurat nie zwróciłem na to uwagi, nie wiem, na ile to było demonstracyjne. No to jest rutyna dyplomatyczna. Gdyby w Polsce doszło do w wyniku jakichś zamieszek, do splądrowania jakiegoś miejsca pamięci jakiegoś państwa, no to ambasador też by złożył jakiś protest, czy zażądałby wyjaśnienia. Najważniejsze jest to, co pani podkreśla w komentarzu przed chwilą, czyli żeby nie widzieć... żebyśmy nie patrzyli na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych przez ten pryzmat. Własnego podwórka, po prostu. Na własnego podwórka, żebyśmy żebyśmy widzieli, że to, co się dzieje społecznie w Stanach Zjednoczonych, to, co z tego wyniknie, czy Stany będą silne, czy słabe, to dopiero dotyczy interesów Polski. Mhm. Bo to nie jest jako ciekawostka, my nie oglądamy tego w akwarium. To ściśle dotyczy interesów Polski. Panie pośle, kończy nam się czas, mamy niecałe 3 minuty, a jeszcze 2 pytania ważne od widzów, które się powtarzają. Pytanie o ministra Łukasza Szumowskiego. Dziś mamy kolejne informacje dotyczące tego, że ministerstwo kupiło także maseczki nie tylko od instruktora narciarskiego i tam innych dziwnych przedsiębiorców, ale także od firmy założonej 30 marca 2020 roku, która handluje oscypkami pod Gubałówką. Będzie, coraz więcej pojawia się tych informacji. Będzie wniosek o wotum nieufności. Minister, członek rządu powinien szczegółowo to wyjaśnić. Ja uważam, że to powoli idzie w kierunku, że powinna być komisja parlamentarna do wyjaśnienia wszystkich zakupów, bo to nie chodzi o jednego ministra, tylko wszystkich zakupów w czasie pandemii. I widzę, jak narasta w ludziach gniew. Ja nie chcę PiS odnosić... Szumowskiego obroni, no nie mamy co do tego wątpliwości. Ale to jest polityka. No wiadomo, że jak jeśli opozycja krytykuje, to koledzy będą bronić. To nie chodzi o taką zabawę. To chodzi o to, żeby była pewność, że wszystko było uczciwie. Ja uważam, że powinna być, że jedna sprawa to jest kwestia wotum nieufności. To jest też takie działanie, które opozycja po prostu powinna podejmować. Druga kwestia to jest pełne wyjaśnienie sytuacji, bo też trzeba dać Szumowskiemu możliwość jako członkowi rządu, żeby wszystko do końca wyjaśnił i odważnie stanął przed parlamentem i po prostu wyjaśnił. Bo to nie jest łatwo też, ja nie jestem zwolennikiem oskarżania ludzi. Ale jednak wątpliwości są szalenie. Ale pana zdaniem na przykład powinien się zupełnie hipotetycznie podać do dymisji? No, jeżeli byłyby w Polsce standardy, które obowiązywały jakiś czas temu jeszcze, parę lat temu, no to tak. Po prostu po to, żeby ta sprawa była wyjaśniana w czasie, kiedy on już nie jest w rządzie. Potem może wrócić do rządu, jeżeli się okaże, że na przykład jest niewinny, prawda? Ale z drugiej strony jednak... mamy zasadę domniemania niewinności. No tak, ale tutaj chodzi o odpowiedzialność polityczną. I zresztą uważam, że kiedyś powinna powstać nie w kontekście jednego ministra, tylko co do zasady, taka komisja, która by prześwietliła to, co się działo z różnymi zakupami w czasie pandemii. Po prostu to jest bardzo źle, jeśli w demokratycznym kraju ludzie mają poczucie, że jest jakaś tragedia, a ktoś tak niepotrzebnie na tym zarabia. I króciutko
krótko, jeszcze naprawdę króciutko na koniec jeszcze pytanie o Małgorzatę Manowską w Sądzie Najwyższym i w ogóle, czy Sąd Najwyższy jeszcze jest Sądem Najwyższym, któremu my jako obywatele możemy ufać? Dajmy profesor Manowskiej trochę czasu, żeby pokazała, jak prowadzi Sąd Najwyższy. Nie mam wątpliwości, jeśli chodzi o powołanie, nastąpiło ono w wadliwy sposób, ale też patrzę na to przez interes państwa. Znaczy nie możemy dopuścić do tego, żeby całkowicie zdezawuować Sąd Najwyższy. Myślę, że nowa pierwsza prezes powinna mieć trochę czasu, żeby spróbować pokazać, że jest w stanie ułożyć stosunki w Sądzie Najwyższym i budować autorytet Sądu Najwyższego i później ją ocenimy. I stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że wreszcie w studiu i na żywo Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i były wiceminister spraw zagranicznych państwa gościem dziś od nas ze studia. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dobrego dnia i owocnych obrad Sejmu dziś Dzięki. Od 15. Dziękujemy bardzo. To był Ekspres Biedrzecki. Teraz.